Sędzia zbieg Tomasz Szmyt rezygnuje. Sikorski ostro, zdrajca. Nie milkną echa doniesień, które napłynęły z Białorusi. W Mińsku odnalazł się przebywający formalnie na urlopie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmyt, który na konferencji prasowej poinformował, że będzie się ubiegał o uzyskanie azylu. Ta informacja zszokowała opinię publiczną w Polsce. Teraz sędzia zamieścił w mediach społecznościowych nagranie. Co z niego wynika? Szmyt zwrócił się z prośbą o udzielenie mu azylu politycznego na Białorusi, w związku ze sprzeciwem wobec polityki polskich władz. Informację o tym przekazała w poniedziałek rosyjska agencja TASS. Tak, proszę o status uchodźcy politycznego, oświadczył Szmyt. Zaznaczył jednak, że na razie jest to jedynie wniosek nieoficjalny. Rosjanie informują, że sędzia odczytał swoje oświadczenie i pokazał list, który skierował do władz Polski. Kilka godzin później na profilu Tomasza Szmyta w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które wykorzystuje białoruska propaganda. Sędzia mówi na nim, że podpisał rezygnację ze stanowiska sędziego Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem natychmiastowym. Poproszę ambasadę białoruską o przekazanie tego dokumentu stronie polskiej, podkreślił. Polski sędzia uciekł na Białoruś. Stanowcza reakcja szefa MSZ. Wystąpienie polskiego sędziego skomentował w mediach społecznościowych szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Zdrajca. Pytanie tylko od kiedy, czytamy we wpisie szefa polskiej dyplomacji. Tak tłumaczy się sędzia Tomasz Szmyt. W trackie briefingu prasowego, który relacjonowała białoruska agencja propagandowa Biełta, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tłumaczył powody swojej decyzji. Podpisanie dokumentu było wyrazem protestu przeciwko polityce prowadzonej przez władze polskie wobec Białorusi i Rosji. W tym momencie powrót do Polski to dla mnie aresztowanie pod sfingowanym zarzutem, chociażby szpiegostwa. Dlatego proszę prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę o ochronę, powiedział. Reakcja w USA, Szmyt jest na urlopie. Z kolei jak informowała rzeczniczka prasowa w USA, sędzia Tomasz Szmyt od 22 kwietnia 2024 roku do 10 maja 2024 roku przebywa na urlopie wypoczynkowym. Podkreśliła, że do chwili obecnej prezes w USA w Warszawie nie otrzymał od sędziego informacji o zrzeczeniu się urzędu. Szmyt widnieje na stronie warszawskiego w USA w spisie orzekających sędziów. Jak wynika z wokandy tego sądu, na najbliższe tygodnie zaplanowane są rozprawy w sprawach administracyjnych, w których w składach orzekających jest ten sędzia. Na przykład 16 maja bieżącego roku. Sędzia ten miał być sprawozdawcą w 5 sprawach wytoczonych wobec szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako organu. Chodzi m.in. o odmowę wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi ABW. Z kolei na wokandzie na 24 maja sędzia ten miał orzekać m.in. w sprawach bezczynności lub odmowy dotyczącej udostępnienia informacji publicznej przez prezesa SO w Warszawie oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy też komendanta stołecznego policji. Był wyznaczony także do np. do sprawy zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym wobec Rady Miasta Podkowa Leśna. Z kolei na 4 czerwca bieżącego roku. Sędzia ten był wyznaczony do posiedzeń niejawnych w specjalnej sali sądu w sprawach wytoczonych, jako organowi, prezesowi Rady Ministrów. Jak zapisano, na wokandzie w sprawach tych chodzi o odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli, tajne, NATO Secret, ESA Secret, Secret UE, EU Secret.